Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z grą Mass Effect edycja legendarna. Tak więc jesteśmy dalej na naszej Normandii i kontynuujemy zwiedzanie naszej Normandii. Tak więc ostatnio rozmawialiśmy z Tali i nie dokończyliśmy tej rozmowy z tego co pamiętam. Hej Shepard, mogę ci jakoś pomóc? Tak więc rozmawialiśmy o Quarianach, o getach i jeszcze zapytajmy ją na temat pielgrzymki, ale z tego co pamiętam, to my już rozmawialiśmy z nią na temat pielgrzymki. Chcę dowiedzieć się więcej o pielgrzymce. Gdy Quarian jedna tak. Podróż zdobycz ta staje się prezentem, który przekazujemy kapitanowi statku. Jeśli podamy... Nie mogę uwierzyć, że dlatego większość z nas przeżywa. Praktycznie każda pielgrzymka... Chcę porozmawiać o na przykład... Dobra. Do zobaczenia. Okej, tak więc tą mamy już załatwioną. Co tutaj jeszcze mamy? Status naładowania rdzenia. Wpis do leksykonu, 36 punktów doświadczenia. Inżynier Adams. Hej, komandorze. Co do tej Quarianki, Tali, siedzi tutaj cały czas wypytując o silniki. Powiem jej, żeby zostawiła cię w spokoju. Co? Nie, jest niesamowita. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy bystrzy jak ona. Po miesiącu na pokładzie będzie wiedzieć o silnikach więcej ode mnie. Naprawdę ma dryg do tych rzeczy. Rozumiem już, czemu się z nami zabrała. Okej. Ambasador Udina kazał mi ją zabrać. Nie mam dobrej opinii o politykach, ale to akurat dobra decyzja. Wydaje mi się jednak, że nie po to tu jesteś. Opowiedzcie mi o systemie maskującym WPE. Jak on dokładnie działa? Przechwytuje emisję fal ze statku. To jedyny sposób. Nie można ukryć pojazdu w przestrzeni. Wydziela zbyt dużo ciepła i promieniowania. Sensory to wykryją. Nasze systemy maskujące przechwytują wydzielaną energię we wbudowane w sam statek akumulatory. Dzięki temu nie można nas wykryć. W końcu jednak energię trzeba odprowadzić. Po kilku godzinach cichego lotu akumulatory przegrzewają się. Usmażylibyśmy się tutaj. Nie ma sposobu, żeby ktokolwiek nas wykrył? Nadal będzie nas widać. Wystarczy wyjrzeć przez bulaj. Ale w kosmosie trzeba być dość blisko, żeby nawiązać kontakt wzrokowy. Dlatego większość jednostek polega na skanerach. Nie widać nas wtedy, dopóki nie przyspieszymy do prędkości nadświetlnej. Dlaczego to nie działa przy prędkości nadświetlnej? Wejście w nadświetlną zwiększa częstotliwość emisji do poziomu, którego nie wyłapią pochłaniacze. Wygląda to tak, jakbyśmy nagle odpalili flarę. Sensory mogą ustalić nasze położenie, gdy wchodzimy lub wychodzimy z nadświetlnej. Lecz podczas krótkich misji, nasze systemy maskujące są niezastąpione. Gdzie dotąd służyliście, Adams? Prawdopodobnie na każdym typie jednostki przymierza. Począwszy od pancerników i transportowców, aż po Normandię. Ostatni raz służyłem na Tokio. Krążownik. Dobry statek, ale nie dorasta Normandii do pięt. Powiedzcie mi coś więcej o Normandii. To najlepszy statek, na jakim służyłem. Prawdopodobnie najszybszy w galaktyce. Jako jedyny wykorzystuje silnik rdzeniowy Tantala. Co jest niezwykłego w silniku rdzeniowym Tantala? Jest dwa razy większy niż standardowe napędy. Można nim lecieć nie tylko szybciej, ale również znacznie dłużej niż na klasycznych ogniwach. Kontynuujcie, Adams. Tak jest, komandorze. Dobrze, a więc to wszystko. Też wpis do leksykonu i 108 punktów doświadczenia. Tutaj jeszcze możemy zbadać rdzeń pierwiastka 0. Dobra. Okej, czyli to wszystko tutaj. Dobra, przyszliśmy stamtąd, tak więc pójdziemy sobie teraz tędy. Okej, jest Rex. Tutaj jest ta winda. Kwatermistrz Przymierza. Ej, komandorze, chcecie jakiś nowy sprzęt na nadchodzące wyprawy? Co tam masz? Co tylko zechcecie. Zbroje, broń, mody. Nie jest to może standardowy sprzęt Przymierza, ale nie musi być zły. No, oczywiście, ma on swoją cenę. Mam ci płacić za moją broń i zbroję? Mój towar nie pochodzi z zasobów Przymierza. Kupuję go sam. Kombinuję, a tanio nie jest. Cholera, same licencje kosztowały mnie fortunę, ale bez licencji nie ma towaru, a bez towaru nie ma zarobku. Czym są licencje? Do czego ich potrzebujesz? Licencja to pozwolenie na handel przedmiotami określonej marki. Kupuje się ją od producenta.
Mam już kilka najbardziej popularnych. Ale jeśli chcecie kupować u mnie sprzęt innej marki, musicie wcześniej kupić na niego licencję. Wiele najlepszych licencji jest trudno dostępnych, ale są warte swojej ceny. Oczywiście trzeba je najpierw znaleźć, komandorze. Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze. Dobrze, czyli my możemy mu sprzedać tutaj też dużo rzeczy. Czyli tak, ciężki pancerz na razie zostawimy. Snajperski młot 2 zostawimy. Dobra, dużo dwójek tutaj mamy, ale jestem pewien, że mamy też dużo jedynek. Ulepszenia sobie zostawimy. O, właśnie, te wszystkie jedynki posprzedajemy, czyli to karabin snajperski, średni pancerz, Feniks. No, te wszystkie jedynki, myślę, można spokojnie posprzedawać. Te ulepszenia również. No i dobra, na koncie mamy 14 916. Ja też dowiedziałem się, żeby mieć najlepszy sprzęt dostępny w tej grze, musimy najpierw zdobyć aż 1 000 000 tej waluty, tych kredytów. Tak więc no, jest co robić. No mamy tutaj dosyć dużo tej broni oraz ulepszeń. Tak więc dobra, myślę, że teraz dajmy tą broń do naszego oddziału. Ale tutaj w ekwipunek właśnie. Dobrze, czyli tak. Karabiny szturmowe, Mściciel 2 lub Groza 2. Czyli albo bierzemy większe obrażenia na sekundę, albo celność i odprowadzanie ciepła lepsze. Dobra, jednak pójdziemy w obrażenia na sekundę, czyli bierzemy Mściciel 2. Dobra, strzelba. O, Sejmitar 2 będzie odpowiedni, elegancko, pistolecik, agresor 2 lub ostrze 2. Dobra, weźmiemy agresora. Dalej, snajperski, mamy kosiarza 2. To zostawimy, granaty są. Zbroja, mamy badacz. Tego nie możemy podnieść. Lub fechmistrz 2, to jest lekki pancerz. Aha, bo to jest ciężki pancerz, którego nie możemy ubrać. To jest kruganin. Tutaj lekki pancerz właśnie człowiek, ale i tak nie możemy. Dobra. A jak tutaj mogę zmienić postać? Aha, dobra. W tym momencie nie mogę, bo no tak, nie jesteśmy podczas żadnej misji. No dobrze, na razie tyle. Okej, mamy Garusa. Komandorze, dobra robota. Wiedziałem, że praca z widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z widmem? Właściwie nie, ale wiem, jacy oni są. Widma sami ustalają zasady. Znajdź swój własny sposób. SOC jest masa przepisów, procedur, wszędzie ta cholerna biurokracja. Bycie widmem ma swoje zalety. Właśnie o to mi chodzi. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia. Ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób, w jaki ludzie z SOC zajęli się Sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Dobrze zrobiłeś. Życie jest za krótkie, by siedzieć na tyłku i czekać, aż coś się wydarzy. Tak, pewnie masz rację. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Dopóki dobrze wykonujesz swoją pracę, możesz działać wedle uznania. Dziękuję, komandorze. Okej, dobra, kolejny wpis. Przejdźmy jeszcze do drugiej strony. Tutaj mamy Ashley. Komandorze, możemy chwilę porozmawiać? Żołnierz nie powinien rozmawiać nieformalnie ze swoim dowódcą. Pomyślałam, że skoro załoga jest i tak mała, możecie nieco wyluzować. Znaczy, miałam na myśli tego pilota. Na normalnej łajbie codziennie lądowałby na dywaniku. Wiem, że tutaj sprawy wyglądają inaczej, ale martwię się o obcych tutaj. Wakariana i Urdnota.
Z całym szacunkiem, ale czy powinni mieć pełen dostęp do statku? Nie ufasz im, bo nie są ludźmi. To najbardziej nowoczesny statek przymierza. Nie możemy pozwalać obcym na dostęp do najbardziej kluczowych systemów. Silników, skanerów, uzbrojenia. Zawsze kwestionuje pani decyzje przełożonych? Nie, nie, ser. Przepraszam, posunęłam się za daleko. Wrócę do swoich obowiązków. Komandorze? Co myślisz o ostatniej misji? Nie jestem pewna, czy kupuję bajeczkę dr Tsoni. O tym, że ona i jej matka nie rozmawiały ze sobą. To w końcu rodzina, prawda? Ja też jej nie ufam. Lepiej mieć ją na oku. To ma sens. Szkoda, że te ruiny zostały zniszczone. W końcu przetrwały tysiące lat. Imponujące. Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Przykro mi, komandorze. Powinnam zająć się swoimi obowiązkami. Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie później. Może pani odejść. To się. Pani sierżant. Się pięknie namaszli i odpłaciła. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj możemy ich wyposażać. Dobra, wyposaż po kolei. Dobrze. Okej, okay. Rex. Shepard, mogę ci jakoś pomóc? Opowiesz mi o sobie, Rex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z Quarianką. Wy, Kroganie, żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani Turianie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. Tak samo było z ludźmi, ale stawiliśmy im czoło. Nie to samo, kurwa. Według mnie raczej to samo. Czy twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród? I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. Wciąż tu jesteście, więc nie może być aż tak źle. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze radzę. Chciałem tylko porozmawiać. Nie miałem zamiaru wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi mnie z równowagi, Shepard. A jeśli chodzi o Krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija. Czy twoja rasa naprawdę umiera? No na pewno nie rośniemy w siłę. Jesteśmy zbyt rozproszeni. Nikt nie chce zostać w naszym systemie. Wiele gatunków opuściło rodzinne strony i dobrze im się wiedzie. Ale oni wyruszyliby kolonizować inne światy. A my nie jesteśmy, kurwa, osadnikami, tylko wojownikami. Chcemy się napierdalać. Więc wyjeżdżamy. Walczymy jako najemnicy. I większość z nas nigdy nie wraca do domu. Co możesz mi powiedzieć o tym genofagium? Zagadaj do Sarian. To oni je zmajstrowali. Wiem tylko tyle. Przez genofagium nie możemy się rozmnażać. Dzieciaki umierają podczas porodu, kurwa, czasem dużo wcześniej. Wszyscy Kroganie są zakażeni. Co do kurwa jednego. I nikt nie szuka leku. Dlaczego Kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę, a znasz jakiegoś krogańskiego naukowca? Gdy zapytasz Kroganina, czy woli znaleźć lek, czy się napierdalać w barze, powie, że woli się napierdalać. Tacy jesteśmy, Shepard. Nie potrafię tego zmienić. Nikt, kurwa, nie potrafi. Na razie, Rex. No dobrze. Okej, okay. Czyli co my tutaj jeszcze mamy? Czyli na tym poziomie to jest raczej już wszystko. Jeszcze zobaczmy na mapce. No tak, byliśmy już wszędzie, czyli to jest też najniższy poziom na naszym statku. Czyli tam, co my tutaj mieliśmy? Co to jest? Ashley, czy to jest jej komputer? Komandorze? Może pani odejść. Ser. Dobra, okej, to wszystko. Aha, nie, tutaj chodzi o te szafki. Dobra. Okej, idziemy dalej. Dobra, poprosiłbym o włączenie windy. Dobra, czyli tutaj, jeszcze spójrzmy na mapkę, co to jest za miejsce. Aha, czyli tutaj też wszędzie byliśmy.
Tutaj mamy na pokład pierwszy, na pokład trzeci i na pokład pierwszy. Dobra, czyli idziemy na pokład pierwszy. Aha, i tutaj jesteśmy. Dobra, czyli to jest chyba wszystko, nie? Zobaczmy jeszcze mapkę. Na pokład drugi. I tutaj śluza powietrzna, czyli stąd możemy wyjść. No dobra, no to wychodzimy. Wszystko już mamy raczej ogarnięte. Z Preslim rozmawialiśmy. Tam nie trzeba iść. Dobra. Monitor poziomu ciepła. Kolejny. O, z Jokerem jeszcze możemy porozmawiać. Wolę złoto. Wiesz, na medal. Co to powinienem go dostać za wyciągnięcie waszego tyłka z wulkanu? Złoto pasuje. Do oczu w ogóle. Ratowanie moich butów z płonącej lawy to twoja praca, Joker. Nie dajemy medali za wykonywanie obowiązków. Mogłem to przewidzieć. Po prostu wręcz mi laurkę i ciastko. Bez wiórków kokosowych. Dostaję po nich gazów. A tak naprawdę to o co chodzi, komandorze? Jak spisuje się Normandia? Faktycznie jest taka, jak mówili? Jest najlepszym statkiem floty, jeśli tylko masz pilota, który wie, jak sobie z nią poradzić. Jest może trochę dziwnie skalibrowana. Potrzeba chwili, żeby przyzwyczaić się do tego wielkiego rdzenia napędu. Jednak moc statku może cię zaskoczyć, jeśli nie jesteś ostrożny. Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego pilota, komandorze. Ale ja nie jestem przeciętnym pilotem. Lubię znać moją załogę. Mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? Wiem, do czego to zmierza. Robisz rozpoznanie, prawda? Cóż, powiem ci to samo, co powiedziałem kapitanowi. Chcesz mnie na swojego pilota? Nie jestem dobry. Nie jestem nawet świetny. Ja jestem najlepszym pieprzonym sternikiem w całej flocie Przymierza. Najlepszy w klasie w szkole lotniczej. Zapracowałem na to. Te wszystkie pochwały w moich aktach zasłużyłem na każdą z nich. Nie udzielono mi ich z powodu mojej choroby. Nie mogę zabrać cię na pokład. Zarazisz moją załogę. Zarazić załogę? Ja pierdolę, nie masz pojęcia, o czym mówię, co nie? Okej. Cierpię na chorobę zwaną syndromem Wrolika. Łamliwość kości. Kości w moich nogach nigdy się dostatecznie nie rozwinęły. Są jak gdyby puste w środku. Byle nacisk powoduje złamanie. Nawet gdy podpieram się kulami, a nogi mam spięte, ciężko mi się poruszać. Chwila nieuwagi i trach! Ale radzę sobie, komandorze. Dasz mi Normandię, a sprawię, że zatańczy dla ciebie. Nie każ mi jedynie tańczyć razem z nią. Chyba, że lubisz chrupot łamanych kości. Dlaczego wszyscy nazywają cię Joker? To krótsze niż porucznik sił powietrznych Przymierza Jeff Moreau. Poza tym wieczorami dorabiam, rozśmieszając małe dzieci. Unikasz odpowiedzi. Nie ja wybrałem to przezwisko. Jedna z instruktorek w szkole wciąż pytała, dlaczego nigdy się nie uśmiecha. Zaczęła nazywać mnie Joker i tak zostało. Dlaczego nigdy się nie uśmiechasz? Bo harowałem w szkole lotniczej, komandorze. Na suszenie zębów nie miałem czasu. Pod koniec roku byłem najlepszym pilotem w akademii, lepszym nawet od instruktorów. Wszyscy o tym wiedzieli. Pokonał ich chorowity dzieciak z łamliwymi, malutkimi nóżkami. Zgadnij, komandorze, kto śmiał się na ceremonii ukończenia akademii? Jeśli mam ci powierzyć swój statek, muszę wiedzieć więcej o tym syndromie Wrolika. Pewnie, że musisz. To niezwykle rzadki przypadek. Nikt nie wie, co jest przyczyną. Najprawdopodobniej genetyka. Nie ma na to lekarstwa. Leczyć można tylko objawy. Mój przypadek jest umiarkowanie ciężki. Urodziłem się z ponad tuzinem złamań. Bioder, łód, kostek. Moje kości pękały już w łonie matki. 100 lat temu nie dożyłbym nawet pierwszych urodzin. Na szczęście nowoczesna medycyna uczyniła ze mnie przydatnego członka społeczeństwa. Nie połamiesz sobie kości, próbując latać tym statkiem, prawda? Komandorze, nie używam nóg do pilotażu. Dopóki siedzę w tym fotelu, jest git. Muszę tylko uważać, gdy wychodzę do kibelka. Mogę wykonywać swoją pracę tak samo dobrze jak inni, a nawet lepiej. Proszę się nie martwić. Muszę już iść. Jasne, na razie. Dobrze, no to chyba wszyscy, z kim mogliśmy porozmawiać. Tak więc możemy już zejść z tego pokładu. I kogo weźmiemy ze sobą do Cytadeli?
Może Liarę Coni, ponieważ jest nowa, i Ashley. Tak więc dwie dziewczyny ze sobą weźmiemy. Trwa dekompresja. Proszę czekać. No, czekamy. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Dobrze. Kontradmirał Mikhailowicz. Baczność! Spocznij. Admirał Mikhailowicz. Piąta flota. Admirale, jestem w trakcie wykonywania pilnych procedur Cytadeli. W czym mogę pomóc? Ustalmy jedno, Shepard. Możecie sobie być widmem dla obcych, ale dla mnie jesteście tylko młodszym oficerem. Pamiętajcie o tym. Dowodzę 63. Zwiadowczą Flotyllą, a wy wraz z okrętem Normandia zostaliście przydzieleni do mojej jednostki. Ale wtedy Rada wyciągnęła swoje łapy. Pazury, macki, jakkolwiek by to nazwać. W każdym razie położyli je na pas, komandorze, oraz na naszym okręcie. Mnie też ten projekt się nie podobał, ale działanie ponad prawem ma swoje zalety. Nie pozwólcie, by tytuły i zaszczyty uderzyły wam do głowy. Nikt tak naprawdę nie jest ponad prawem. Nie przeszkadza mi decyzja polityków o oddaniu was pod opiekę Rady. To bardzo wymierna korzyść. Mam jednak żal o ten kawał zabójczego żelastwa, o to tak zwane cudo techniki. Ten okręt wiele razy uratował nam życie. Przesada. Czytałem wasze raporty. Na ten eksperyment przeznaczono miliardy kredytów, które można było wpompować w inny, ważniejszy projekt zbrojeniowy. Za tę samą cenę mogliśmy mieć ciężki krążownik. Ale nie. Musieliśmy być mili dla Turian i wyłożyć pieniądze na współpracę przy tworzeniu bezużytecznego projektu. Jestem tu, by przeprowadzić inspekcję, komandorze. Normandia jest statkiem wojennym floty Przymierza. Zamierzam przekonać się, czy jest choć w połowie tak wspaniała, jak mówią. Normandia to statek Przymierza. Obecnie we flocie Cytadeli. Nie jesteśmy pod pana dowództwem. Chyba się przesłyszałem. Zamierzacie się ze mną spierać, żołnierzu? Ten statek to własność Rady. Z całym szacunkiem. Proszę o zejście z mostka. Jak chcecie, komandorze. Jednak oczekujcie, że złożę w tej sprawie raport. Składajcie sobie raporty, jakie tylko chcecie. Dobrze, czyli tutaj raczej nic więcej do roboty nie ma. Chociaż jeszcze mogliśmy tutaj zajrzeć na uzbrojenie. Trzeba właśnie patrzeć na te różne tutaj rzeczy, które się odblokowują. Okej, jest tutaj opiekun, którego możemy zeskanować. I to w sumie tyle. Dobrze, no to ciśniemy na Cytadelę i teraz skupimy się na wykonywaniu zadań pobocznych. Minerę Helix zawarła ugodę z grupą Krogan po tym, jak została oskarżona o oszustwo. Kontrakt przewidywał przeprowadzenie długoterminowych badań. Efektem miało być wyleczenie Krogan z genofagium. Gdy okazało się, że badania nie przynoszą rezultatów, grupa pozwała korporację, żądając zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Dobrze, okej. Komandorze Shepard? A witamy, witamy. Kalisa Bin Sinan Al-Jilani, wiadomości Westerlund. Można zadać kilka pytań? Nie jestem w nastroju, pani Al-Jilani. Ludzie na ziemi się o was nasłuchali, komandorze. Daję szansę na wyrównanie rachunków. Co ty na to? Nie mam czasu na wyjaśnienia przed kamerą. Muszę ocalić galaktykę. Proszę mi wybaczyć. Twój wybór, Shepard. Dobra, dostaliśmy wpis do dziennika. Okej, rozejrzyjmy się, co my tutaj możemy zrobić. Szybka kolej. Dobra, tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Dobrze, więc spójrzmy na mapkę.
gdzie jesteśmy i co możemy tutaj porobić sobie, czyli do niższego okręgu, biuro zaopatrzenia, do prezydium, biura SOC i kontrola ruchu. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze w dziennik i zobaczmy właśnie te zadania na Cytadeli. Konrad Werner, to zapewne nie był twój ostatni kontakt z Konradem. Co złego może wyniknąć z rozmowy z nim w razie ponownego spotkania? Okej. Odkryłeś raport patrolu Przymierza. Jeden z patroli wspominał o dziwnej aktywności w systemie Hydra w gromadzie Argos Ro. Prośba reporterki. Wróć do biura pięści w dolnym okręgu. Może tam być więcej informacji o kryminalnej działalności, o której chce dowiedzieć się Emily. Idź tam i przeszukaj biuro. Dobra, to zrobimy zaraz. Samerz Batia poprosił cię, żebyś skłonił Przymierze do zwrócenia ciała jego żony. Podejmij decyzję. Poznałeś powody, dla których pan Bosker zatrzymał ciało. Będziesz potrzebować umiejętności uroku lub zastraszenia, aby przemówić jednemu z mężczyzn do rozsądku. I przeskanuj opiekunów. Tak więc to są główne nasze zadania poboczne. To wszystko mamy załatwione. Dobra, no to te poboczne zadania robimy. Dobra, no to co? Prośba reporterki. Idziemy do tego, do biura pięści. To zrobimy sobie najpierw, czyli najkrótszą drogą tam będzie najpierw pójście wyżej, czyli do doków nie, tutaj mamy do prezydium, a tutaj do niższego okręgu. Dobra, to chyba do niższego okręgu musimy się udać. Najświeższe informacje. Prezes Burns z Parlamentarnej Podkomisji Badań Międzyludzkich został porwany przez biotyków ekstremistów. Biotycy przyjęli transportowiec. Widziano ich ostatnio w systemie Hades Gamma. Na razie nie przedstawili żadnych żądań. No, warto słuchać tej windy, bo czasami, o właśnie, mamy kolejny wpis do dziennika. Dyplomacja Asarii, zakładnik, czyli jakieś nowe zadanie dostaliśmy. Zobaczmy. Spotkaj się z Nasaną. Porozmawiaj z Nasaną w salonie ambasady na poziomie prezydium Cytadeli. I zakładnik, fanatyczni biotycy z gromady Hades Gamma porwali przewodniczącego parlamentarnej podkomisji do spraw studiów nad ludźmi i zaszyli się w porzuconym frachtowcu w systemie Farinata. Odszukaj frachtowiec gromady Hades Gamma i dotrzyj do biotyków znajdujących się na pokładzie. No dużo rzeczy mamy do roboty. Tak więc zanim teraz przejdziemy do wykonywania kolejnej misji głównej, zrobimy sobie no, większość z tych zadań pobocznych. Dobra. Tak więc czy wyjdziemy tutaj w dobrym miejscu? Ok, kolejny opiekun. Dobra. Hej, ja was znam. Shepard, mam rację? Widziałem pomnik na Akuze. Można tam znaleźć masę informacji na wasz temat, komandorze. To cud, że przeżyliście. Chyba dorobiliście się fana. Przepraszam, nigdy bym nie pomyślał, że osobiście spotkam kogoś takiego. Nazywam się Lang, funkcjonariusz Eddie Lang, Służby Ochrony Cytadeli. To prawdziwy zaszczyt was spotkać, komandorze. Co porabiacie w okręgach? Może mogę w czymś pomóc? Dlaczego wstąpiłeś do Służb Ochrony Cytadeli? Sam nie wiem. Wydawało mi się, że będę przydatny. Chyba mam to we krwi. Mój dziadek był gliną, dawno temu na Ziemi. Przecież SOC jest właśnie policją Cytadeli, nie? Niby jestem nowy, ale już mi się podoba ta robota. Na pewno jest ciekawsza niż ciągłe siedzenie na Ziemi. Można poznać różne rodzaje obcych. O, na przykład Hanarów. Ci to są dziwaczni. No i SOC jest szanowana i poważana. W końcu stoimy na straży prawa. Ludzie, no i obcy, doceniają to. Jak ci się podoba praca tutaj? To miejsce jest niesamowite. Jestem tu prawie rok, a nie widziałem jeszcze nawet 1/10. Prezydium jest takie piękne. Dobre miejsce na relaks. Ale najbardziej podoba mi się w okręgach. Tu zawsze coś się dzieje. Jest tu świetny klub. Flux, niedawno otwarty. Mają tam bombową scenę, komandorze. Powinniście zajrzeć w wolnej chwili między zadaniami. Co wiecie o widmach? Niewiele. Głównie to, co pokazują na widach. Przedstawiają ich jako superagentów wykonujących tajne misje i ratujących galaktykę. Ale to tylko propaganda. Nasi ludzie nie lubią ich za bardzo.
Wielu w SOC uważa, że widma nie powinny stać ponad prawem. Lecz gdyby faktycznie były nadużycia, Rada przestałaby korzystać z ich usług, nie? Znasz oficera SOC imieniem Harkin? Może nie powinienem powtarzać plotek o nim. Jest starszy stopniem i służy dłużej niż ja. Ale słyszałem co nieco. Mówią, że pił na służbie i coś o łapówkach. To raczej plotki. Ale skoro go zawiesili, to musi być w nich choć odrobina prawdy. Muszę już iść. W porządku. Jesteście na pewno bardzo zajęci. Do zobaczenia, komandor. No zdecydowanie, masz rację, kolego. Dobrze. Czyli tak, aha, tutaj było do akademii. Jest dużo większy niż na to wygląda. A kto to mówi? Skąd wiesz? Byłem na wycieczce. Jako jeden z 500 dokładnie obejrzałem Ascension. Naprawdę? Zwiedziliśmy zaledwie 0,1 statku. A i tak zajęło nam to prawie 6 godzin. Poznałem nawet jego dowódcę. Matkę Lidanię? Poznałeś ją? Cóż, przemówiła do wszystkich uczestników wycieczki. Ale mnie udało się podejść bardzo blisko. Ha, spójrz tylko na ten statek. Trzeba być idiotą, żeby coś kombinować. To prawda. Ma taką siłę ognia, jak cała reszta floty Asari razem wzięta. Oby nigdy nie potrzebowała tego wykorzystać. No dobra. Witamy w okręgach. Dobra, zobaczmy sobie na mapce, czyli wyższe rynki, klinika medyczna. Aha, tutaj nas jeszcze nie było. Szybka kolej. Tutaj do akademii, tutaj do fluxu, do prezydium, rynek dolny, szybka kolej i niższy okręg. Dobra, pójdźmy najpierw sobie do tej kliniki, myślę. Chociaż nie, tam już też byliśmy. Tak, byliśmy w tej klinice. Dobra, no to nie ma co tutaj tracić czasu. Udajemy się do tutaj do fluxu, ale gdzieś tam było, że właśnie do tej chaty, do prezydium, o, do targowiska, aha, czyli w tę stronę. Dobra, no to ciśniemy. Dobra, tutaj nie ma nic, tutaj też nic ciekawego. To nie jest dowódca. To wyciąg z konta bankowego. Masz tu czarno na białym, że coś od ciebie kupiłem. I jest też data. Cóż, dziękuję, że wybrałeś mój sklep, ale to nie dowodzi, że kupiłeś ten konkretny produkt. Ale kupiłem tu tylko ten jeden przedmiot. A skąd mam to wiedzieć? Jeśli nie masz dowodu zakupu, nie mogę ci pomóc. Ale... Przykro mi. No proste. Każdy to wie, że trzeba przynieść rachunek. Myślałem, że mogę interweniować w tej sprawie, ale widzę, że nie. Dobra, mamy opiekuna. No, trochę tych opiekunów musimy przeskanować. To najlepsze miejsce na kupno usprawnień w całej dzielnicy. Dobra, dziękuję. Nie jestem przyzwyczajona do takiego otoczenia. Chyba zbyt długo pracowałam w samotności. Co to za emigrant? Aha, to ten, dobra. Cześć, komandorze Shepard. W ekstranecie chodzą plotki, że zostaliście pierwszym ludzkim widmem, komandorze Shepard. To niesamowite. Nie mam czasu na takie bzdety. Wracaj do dziury, z której wyszedłeś. A więc to tak. Wy pławicie się w glorii i chwale, a my, szaraczki, mamy nie przeszkadzać, tak? Nie jesteście jedynymi, którzy mogą walczyć o lepszą ludzkość. Jeszcze wam to udowodnię. Okej, dobra, czyli spotkaliśmy się po raz drugi. Prośba reporterki, powrót do domu. Zakładnik? Nie. A, jest, dobra. Skończyliśmy. Dobra, skończyliśmy to zadanie. Chyba nie tak, jak powinno to wyglądać. Ale dobra. Okej, idziemy dalej. No już postanowiliśmy, że będziemy złym Shepardem.
czyli... Aha, no tutaj po prostu na rynek dolny idziemy. A i tutaj mamy kolejne tak jakby sklepy. Dobra, jeszcze się troszeczkę... A, dobra, jesteśmy w dobrym miejscu, okej. Okay. Dobra, dojdziemy jeszcze do tego biura pięści. Zobaczymy, co tam możemy zrobić. O, jest Harkin. Odejdź. Pozwól mi pić w spokoju. Nie teraz. Oglądam występ. Odejdź. Nie mam ochoty na pogawędki. Mam tu sprawę do załatwienia, ale z kimś innym. Okej, okay, raczej sobie nie porozmawiamy tutaj z nikim. Nikt nie jest skory do rozmowy. Idziemy dalej. Czyli to tutaj jest co? Mamy zamknięte drzwi? A nie, otwarte, okej. Okay. Aha, nie możemy zrobić deszyfracji, bo nie mamy Garusa ze sobą. Deszyfracja zbyt niski poziom umiejętności. Dobra, żaden z nich nie potrafi deszyfracji, tak więc no już mamy nauczkę, że Garusa trzeba mieć przy sobie, no najlepiej mieć go przy sobie cały czas. Dysk optyczny. Okej, wzięty. A, tego też nie możemy wziąć. Dobrze. Okej, czyli tutaj wszystko. A tam już zamknięte. No dobra, czyli zrobiliśmy już to. Czyli prośba reporterki. Dostarcz informacje. Informacje, które udało ci się znaleźć w kryjówce pięści, pomogą pani Wong przy pracy nad raportem o korupcji. Idź do górnego okręgu i dostarcz jej te materiały. No to idziemy. Do górnego okręgu znajdziemy panią reporter i chyba będziemy powoli kończyć ten odcinek. Tak więc dobra, najpierw wyjdziemy z klubu. Rynku dolnego. My potrzebujemy rynek górny. Okej, jest kolejny opiekun. Spoko. Coś tutaj po prawej stronie mamy. Zobaczmy, co to jest. A, Emily Wong, okej. Okay. Ulice aż huczą od plotek i opowieści o tym, jak załatwiliście pięść. Gratulacje. Jestem pewna, że maczał palce we wszystkich lokalnych ciemnych interesach. Może znaleźliście w jego biurze jakieś materiały na ten temat? Nie było tam nic dla prasy. Trwa oficjalne dochodzenie w tej sprawie. Przykro mi, że macie dziennikarzy za szukających sensacji gryzipiórków, komandorze. Ostrzegam, że lepiej mieć dobre układy z prasą. W takim razie nie nękam was dłużej. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Aha, czyli koniec. Odmówiłeś udzielenia Emily Wong informacji, które chciała uzyskać. Dobra, pomogłeś oficerowi. Reporterka chciała przeprowadzić z tobą wywiad, odmówiłeś. Kurde, to ja nie wiem, czy ja dobrze robię, że wybieram te dolne odpowiedzi za każdym razem. Dobra, trzeba będzie to zmienić jednak troszeczkę.
No dobrze, moi drodzy, to na skanerze mamy 8 już opiekunów, tak więc jeszcze 12 trzeba będzie znaleźć w Cytadeli, ale w tym momencie kończymy ten odcinek, tak więc to byłoby już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę, no i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!